Witajcie na kanale Postapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, a to jest garaż ocalałego. Miejsce, w którym pokazuję wam, jak zrobić coś z niczego. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić najlepsze zapałki sztormowe. Okej. Do wykonania moich zapałek będę potrzebował zapałki. Taśmę izolacyjną. I zimne ognie. Mam takie krótsze. Mam takie długie. I zrobimy sobie takie zapałki, które powinny teoretycznie gdzieś wytrzymać nawet palenie się w wodzie. Ale sprawdzimy to. Jest to taki patent, o którym ktoś mi kiedyś powiedział. Całkiem niedawno też na jakimś rosyjskim kanale zobaczyłem film, gdzie ktoś takie coś robił i mi się o tym patencie przypomniało. A teraz jest taka pora, że tak powiem, sylwestrowa. Miałem dla was przygotować jakieś rakiety latające, ale niestety dopiero dziś dostałem moją saletrę. A miałem nadzieję, że dostanę ją przed świętami i będę sam w stanie zrobić tu kilka eksperymentów, opracować to tak, żeby wam dobrze pokazać. Niestety rakiety będą jakoś w późniejszym terminie, no ale dzisiaj zrobimy sobie zapałki sztormowe. Można użyć zwykłych małych zapałek, ale ja sobie wezmę taką większą zapałkę. Przykładamy ten zimny ogień do siarki. Tak. Nie mam normalnej świeczki, bo wszystkie wytopiłem, żeby zrobić znicz do filmu o grobie Stalkera. Ale też może być. Żeby sobie zabezpieczyć naszą siarkę przed wpływem wilgoci. I nasza zapałka sztormowa jest gotowa. Teraz tak, zapałkę będzie trzeba czymś odpalić. Będziemy potrzebowali draskę. Możemy ją użyć z dowolnego pudełka zapałek. Ok, jak już mam odcięte draski z pudełka zapałek, mogę sobie wziąć również kawałek taśmy i sobie ją w ten sposób zakleić. I teraz mam moją draskę, która gdzieś mi tam nie zamoknie. Mogę sobie ją razem z tymi moimi zapałkami sztormowymi do jakiegoś woreczka czy do jakiegoś pojemnika schować i one sobie mogą czekać na jakieś właśnie sytuacje ekstremalne. Ja już tej draski nie będę rozpakowywał, bo sobie ją zostawię, użyję innej. Przyniosę pojemnik z wodą i zrobimy test. Odpalamy. Wezmę sobie moją miskę z wodą. Au! Zrobiłem sobie jeszcze jedną taką zapałkę, tym razem z takiego grubszego ognia i owinąłem trochę mniej taśmą i też zrobimy test. Wtedy po prostu było za dużo taśmy. Jak widzicie, nie da się tego zgasić nawet w wodzie. Jak widzieliście, z taśmy izolacyjnej, zimnych ogni i zapałki można zrobić całkiem sprytne, sztormowe zapałki, które nie zgasną nawet pod wodą. Z takiego zimnego ognia można też zrobić ląd. A jak już jesteśmy przy lądach, kupiłem sobie jakiś taki zestaw pirotechniczny za 35 zł w Biedrze. Gdzieś tam będę jeszcze może kręcił film przed Sylwestrem o bezpieczeństwie generalnie i jakichś takich dziwnych akcjach związanych z fajerwerkami. Ale też nie wiem, czy mi się uda to wszystko tak ogarnąć jak chcę. W
W każdym bądź razie to wszystko na dziś. Jeśli podobał wam się ten film, dostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły was kolejne. I do zobaczenia na szlaku!